Witajcie, kochani. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i z serca błogosławię. Dzisiaj mam dla Was zagadkę. Zagadkę, która wypływa bezpośrednio z księgi Ezechiela, z rozdziału 17 tej księgi, a która, jestem o tym przekonany głęboko, dotyczy naszego narodu. Posłuchajcie. Tytuł to Alegoryczny Orzeł, rozdział 17, księga Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, zadaj zagadkę i opowiedz ją temu domowi. Powiesz im tak. Tak mówi Pan Bóg. Oto orzeł wielki o skrzydłach rozłożystych i długich piórach, pokryty pstrym pierzem, przyleciał nad Liban i zabrał wierzchołek cedru. Łamał koniec jego pędów, zaniósł do kraju kupieckiego i złożył go w mieście handlowym. Następnie wziął szczep z tego kraju i zasadził na roli urodzajnej, umieścił nad obfitymi wodami i zasadził jak wierzbę, by rósł i stał się bujną winoroślą, choć niskiego wzrostu, którego pędy zwracały się ku niemu, którego korzenie miały być pod nim. I stał się on krzewem winnym, wytworzył gałązki, wypuścił listowie. Ale był inny, wielki orzeł, o wielkich skrzydłach i bogatym upierzeniu. A oto ów krzew z ziemi, gdzie był zasadzony, ku niemu zwrócił swe korzenie i ku niemu zwrócił swe gałązki, aby on je nawadniał. A przecież na roli urodzajnej pod ściekiem wód obfitych był zasadzony, miał wód pod dostatkiem, gdzie mógł puszczać gałązki i wydawać owoc i stać się wspaniałą winoroślą. Powiedz, tak mówi Pan Bóg, czy to się uda? Czy nie wyrwie on jego korzeni, czy nie oberwie jego owoców i czy nie usną wszystkie jego świeże pędy, które puści? Przecież nie potrzeba mu ani mocnego ramienia, ani licznego ludu, aby go wyrwać z korzeniami. Oto go zasadzono i czy mu się poszczęści, czy nie uschnie, gdy wschodni wiatr powieje? Oto uschnie na roli, na której wypuszczał swe pędy. Pan skierował do mnie te słowa. Mówże do ludu opornego. Czy nie wiecie, co to oznacza? Powiedz, oto król, któremu się zwracacie, oto król babiloński nadciąga. Nadciągnął do Jerozolimy, pochwycił jej króla i książąt i zaprowadził do siebie, do Babilonu. Następnie wziął jednego z potomków królewskich, zawarł z nim przymierze i przysięgę go związał, a co znaczniejszych uprowadził z kraju, aby królestwo było bez znaczenia, tak by więcej już nie powstało, by mogło trwać od tak, zachowując warunki przymierza. On jednak zbuntował się przeciw niemu. Skierował posłów do Egiptu, aby dano mu koni i liczne oddziały. Czy mu się to powiedzie? Czy ocali się ten, który tak postępuje? Czy ten się ocali, co złamał przymierze? Na moje życie wyrocznia Pana Boga, w siedzibie tego króla, który go wprowadził na tron, a wobec którego przysięgi nie dochował i złamał warunki przymierza, u niego w Babilonie umrze. Nie wspomoże go faraon wielkim wojskiem i licznymi zastępami podczas walki, gdy usypią wały i pobudują wieże, gdzie zginie mnóstwo ludzi. Ponieważ odrzucił przysięgę i złamał przymierze, bo rękę swą do tego przyłożył, on to wszystko uczynił, nie ocali się. Dlatego, tak mówi Pan Bóg, na moje życie, skutki odrzucenia mojej przysięgi i złamania mego przymierza sprowadzę na jego głowę. Zarzucę moją sieć na niego, aby wpadł w mój niewód i przywiodę go do Babilonu i tam go osądzę za wiarołomstwo popełnione względem mnie. Wszyscy zaś najlepsi wśród całego jego wojska zginą od miecza, a reszta ocalonych zostanie rozproszona na wszystkie wiatry. I poznacie, że przemówiłem ja, Pan. I tak mówi Pan Bóg. Ja wezmę także wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę z najwyższych jego pędów, ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze ją zasadzę, a ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się
cedrem wspaniałym i wszystko ptactwo pod nim zamieszka. Wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa polne poznają, że ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, a który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem to i uczynię. Kochani, to proroctwo, które już miałem przed oczyma, Pan wskazywał mi ten tekst wielokrotnie. Robiłem też specjalne nagrania na ten temat, to zapraszam do odsłuchu każdego, kto jest zainteresowany. Natomiast jest to słowo bardzo, bardzo aktualne dzisiaj. Ono się właśnie spełnia na naszych oczach, bo to Pan, Stwórca tej ziemi, Pan, który tchnął w nas ducha, te gliniane naczynia, dał nam ziemię we władanie. Ziemię związane z pewnym narodem, z pewnym obszarem, na której są bogactwa, wszelkie niezbędne do życia. To jest nasza własność. A teraz jest to nam zabierane. Ograniczony jest nam dostęp do własnych zasobów. I to się właśnie dzieje na skutek nieumiejętnych rządów, na skutek rządów ludzi skorumpowanych, związanych przysięgami z Babilonem, z Królestwem Zagłady. Sami sobie dopowiedzcie, jaki to jest obszar, jaki to region, gdzie jest Babilon. Też robiłem o tym nagranie, mówiąc o tym, że upadnie, bo anioł rzuci kamień, wody się podniosą i zaleją go i nie będzie tam wcale dobrze. Ale to jest inna historia. Mowa jest teraz o naszym narodzie, o naszej ziemi. Orzeł, symboliczny orzeł, o którym mowa w rozdziale Ezechiela, jest ptakiem wspaniałym, o skrzydłach rozłożystych i długich piórach. I on przyleciał nad Liban i zabrał wierzchołek cedru, świętego drzewa, uświęconego, z którego budowano świątynię. I umieścił go na, jak czytamy, na roli urodzajnej, nad obfitymi wodami, zasadził jak wierzbę. Nasz kraj, kraj Lechitów, jak poczytacie sobie prawdziwą historię, był właśnie ziemią bardzo obfitą, bardzo urodzajną i nad obfitymi wodami. Pan dał naszym przodkom ten kraj, byśmy wzrastali i by rósł i stał się, jak czytamy, bujną winoroślą. Bo choć byliśmy niskiego wzrostu, byliśmy w miejscu wyznaczonym nas, danym nam przez Pana, po to, byśmy mogli wzrastać, by stać się wspaniałym narodem. Ale, jak czytamy, był wielki orzeł, ku któremu zwrócił się ten nasz orzeł, wielki inny orzeł, o wielkich skrzydłach i bogatym upierzeniu. Pomyślcie, który kraj, jaki naród, gdzie, które ziemie właśnie są symbolizowane przez wielkiego orła? A macie odpowiedź. I nasz orzeł zwrócił ku niemu swe korzenie, jak czytamy, swoje gałązki, aby to on je nawadniał, co było bez sensu, zupełnie niezrozumiałe, ponieważ, jak czytamy, przecież na roli urodzajnej, nad ściekiem wód obfitych był zasadzony, gdzie mógł puszczać gałązki i wydawać owoc i stać się wspaniałą winoroślą. I teraz Pan nam daje zagadkę. Powiedz, tak mówi Pan, czy to się uda, czy nie wyrwie on jego korzeni? Straszna rzecz, wyrwanie korzeni narodu. Czy nie oberwie jego owoców i czy nie usną wszystkie jego świeże pędy, które puści? Bo przecież, jak czytamy, nie trzeba mu ani mocnego ramienia, ani licznego ludu, aby wyrwać go z korzeniami. Kochani, nie liczebność armii świadczy o tym, czy ona wygra wojnę. Wcale nie. Ale jak czytamy, jak widzimy historię, bitność, jej duch, waleczność, to są rzeczy, które świadczą o zwycięstwie. Siła naszej armii to był duch, z którego zawsze słynęliśmy. I nie trzeba nam mocnych ramion, bo opieranie się na mocnych ramionach nigdy nie było dobre dla nas, bo zawsze te ramiona się odsuwały i spadaliśmy w przepaść. Albo tak nas ściskały, że nie mogliśmy się z nich wyplątać. Pamiętamy historię i Pan o tym właśnie mówi. Pan to na to wskazuje. Więc
oparcie się na mocnym ramieniu, widzimy, że grozi wyrwaniem z korzeniami. Dalej czytamy, czy mu się poszczęści, czy nie usnie, gdy wschodni wiatr powieje. Kochani, wschodni wiatr zaczyna wiać, mówiłem o tym. Wschodni wiatr zaczyna wiać coraz mocniej, a my stajemy naprzeciw niemu. Zamiast pochylić się jak wierzba, jesteśmy popychani na wielkie nieszczęście, byśmy stawili mu opór. Czytamy dalej. Uschnie na roli, na której wypuszczał pędy. To usychanie następuje. Następuje na skutek zdrady, na skutek niewłaściwych rządów, skorumpowanych rządów i kierowania uwagi przez media w niewłaściwą stronę. Jesteśmy, o czym też wspominałem, bardzo mocno skłócani jako społeczeństwo. Już nie funkcjonujemy jako jeden naród, jeden duch. On jest. Natomiast na poziomie mentalnym jesteśmy strasznie urobieni. Pracowano nad psychiką po to, żeby złamać ducha. A jeśli duch byłby zupełnie złamany, to naród przestanie istnieć. Bo to od ducha się bierze psychika i ciało. Nigdy odwrotnie. Pocieszające jest to, że odżyjemy jako naród. Wspominałem w jednym z nagrań inne słowo, księgę Daniela, gdzie oto Pan wskazywał mi drzewo, które będzie bardzo mocno poobcinane z gałęzi, ale nie zdołają, i zamknięte w okowach żelaza i brązu, ale nie zdoła przeciwnik wyrwać go z korzeniami. One są za silne. A nasze korzenie są w naszym Stwórcy, który dał nam tą ziemię. Dlaczego? Dlatego, że duch nie zginął do końca. I cały problem polega na tym, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Myślimy przerażeni, że jesteśmy już stłamszeni bardzo mocno, że już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Sami nie. Ale duch, pobudzony siłą Bożej woli, wykrzesa z nas iskrę, która sprawi, że ocalejemy. W dalszej części tego rozdziału czytamy, że oto król babiloński naciągnął do nas, pochwycił króla, książę, zaprowadził do siebie i właściwie skorumpował, ale czytamy, że zawarł przymierze z jednym z potomków królewskich i przysięgą go związał, a co znaczniejszych uprowadził z kraju. Uprowadził z kraju. Pamiętacie zdarzenie, gdy nagle, no właśnie, zostawiam tu trzy kropki, pomyślcie nad tym wszystkim. Pomyślcie, jak nagle pojawił się przed nami drugi szereg, jak rządzą nami ludzie, którzy byli wychowani na to, żeby przedstawiać taką, a nie inną wersję rzeczywistości. Nie tylko w naszym kraju, ale ja mówię o nas, bo tu mieszkam. Po co to się stało? Po co zostali zlikwidowani, uprowadzeni przywódcy? Aby, jak czytamy, królestwo było bez znaczenia, by nie mogło już więcej powstać, ale by trwało, zachowując warunki przymierza. Taki jest zamysł wroga Babilonu, który upadnie. Co się dzieje? On jednak zbuntował się przeciw niemu i skierował posłów do Egiptu, by dano mu konie, liczne oddziały. Kochani, próby te się nie powiodą. Jak czytamy, sięganie po pomoc innych niczego nie da, ponieważ nie wspomoże go faraon wielkim wojskiem, licznymi zastępami podczas walki, dlatego że odrzucił przysięgę i złamał przymierze. Nie ocali się. Dlatego, tak mówi Pan Bóg, na moje życie skutki odrzucenia mojej przysięgi i złamania mego przymierza sprowadzę na jego głowę. Zarzucę moją sieć na niego, aby wpadł w mój niewód i przywiodę go do Babilonu i tam go osądzę za wiarołomstwo popełnione względem mnie. Kochani, jest czas, gdy trzeba poddać się pod jarzmo, jak już się powiedziało, a trzeba powiedzieć B. Czasem lepiej. O tym też jest mowa, gdy poczytacie Biblię w księdze Jeremiasza, gdy cały naród został uprowadzony do Babilonu. Ale, tak jak mówił prorok, zróbmy to, bo to jest dzięki temu, tylko i wyłącznie dzięki temu możemy przetrwać. Więc w tym momencie takie próby szarpania się, szukania za wszelką cenę różnych sojuszy niczego nie dadzą, bo to jest czas, by pochylić głowę i poddać się niewoli fizycznej, by duch, by korzeń narodu mógł trwać. Kochani, wiem, że mówię aluzjami, mówię rzeczy, które wymagają refleksji wewnętrznej, pochylenia się nad historią naszego narodu
i próbą zrozumienia, odniesienia jej do obecnej sytuacji geopolitycznej. Oto wiatr ze wschodu, który wieje coraz mocniej, oto orzeł alegoryczny, Babilon, z całym swoim królestwem, które wymusza na nas pewne zachowania. To jest czas, czas niewoli, której zostaliśmy nie z własnej woli poddani. I ważne jest, by zrozumieć, czym jest Babilon, co z sobą niesie cywilizacja Zachodu. To, co niesie, to zniszczenie, próba zniszczenia ducha człowieka, ducha narodu. Jest to bardzo silne i złe działanie przeciwnika, by zniszczyć ducha narodu. Jak to się dzieje, jak to się robi? Poprzez mamienie go błyskotkami. Cywilizacja konsumpcjonizmu, uczenie, tresowanie, że odwracanie wzroku, że to one są najważniejsze, że posiadanie jest najważniejsze. Zrozum to. To jest odwracanie uwagi od prawdziwej rzeczywistości, prawdziwego świata, w którym żyliśmy wcześniej. Druga rzecz, to jest bardzo ważna, to dzielenie. Non-stop dzielenie. On ma więcej, a on jest z tej partii, on z tamtej. Dzielenie i jątrzenie na różnych polach, poziomach świadomości człowieka. To jest druga metoda. Tych metod jest znacznie więcej. Kochani, po owocach poznajemy. Przerażające jest to, jak zmienia się psychika młodych pokoleń w odniesieniu do własnego ciała. Kult ciała, dbanie, zwracanie uwagi, że to ono jest najważniejsze, a do tego zaraz potem gender i mówienie, że możesz być kim chcesz, że właściwie nie jesteś związany z swoją płcią. Jest to straszliwe mieszanie w głowach współczesnej młodzieży. To jest dramat. To się staje na naszych oczach. To jest śmierć. W ten sposób następuje rozkład wewnętrzny ducha duszy, ducha narodu. I trzeba się temu bardzo mocno wewnętrznie przeciwstawiać. W momencie, gdy jesteśmy poddani niewoli, musimy zrozumieć, że ta cywilizacja upadnie, ale póki co próbuje zniszczyć naszego ducha na różnych poziomach. Siostro i bracie, kochani, odebrano nam nasze dziedzictwo. To jest to, co też powinniśmy wiedzieć. Z urodzenia jesteśmy właścicielami zasobów naturalnych, miejsca. Jak ktoś może nam zabraniać korzystać z własnego węgla? Po to, żeby się ogrzać. To jest dramat. Nie powinniśmy na to pozwalać. Ale tak się dzieje. Jest nadzieja, kochani, że później, gdy reszta ocalonych zostanie rozproszona na wszystkie wiatry ocalonych z tego wojska, które nad nami jest. I wtedy, jak czytamy, poznacie, że ja przemówiłem Pan. I wówczas, jak mówi Pan, wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i ponownie zasadzę. Z najwyższych jego pędów łamię gałązką, zasadzę na górze wyniosłej i wysokiej. I znowu ona wypuści gałązki, wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. I wszystko ptactwo pod nim zamieszka. Wszelkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wówczas drzewa polne poznają, że ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja Pan rzekłem i to uczynię. Kochani, wspaniały obraz tego, co się stanie. Jestem przekonany głęboko, że Pan nas ocali i wyrośniemy i wywyższy nas nie za nasze osiągnięcia technologiczne, tym podobne rzeczy, ale za niezłomność ducha, za zwrócenie się do Niego, za zrozumienie, za obudzenie ducha narodu, który był budzony już na przestrzeni wieku właśnie poprzez kataklizmy, poprzez rzeczy straszne, którego tam siły. Wówczas się jednoczyliśmy. Ustawały podziały. Dostrzegliśmy, gdzie jest nasza siła. I tak stanie się i teraz. Wierzę w to, że Babilon upadnie. Jestem przekonany, że wiatr ze wschodu osłabnie, a my zaczniemy wzrastać i wyrośniemy na drzewo wysokie, ponieważ mamy silny korzeń i rozsadzimy te obręcze, o których wspominałem, a które są opisane w Księdze Daniela. Ważne jest, by mieć zaufanie, nadzieję, że tak się stanie, by wierzyć w słowa, które Pan wpisuje w nasze serca.
Nieprzypadkowo, siostro i bracie, Pan pobudza Twoje serce, serce wielu z braci. Zobacz, jak się wielu z braci budzi, jak sięgamy do korzeni, jak odkrywamy, że istnieli królowie lechiccy, że ziemie te są dane przed wiekami, że jesteśmy jednym z najstarszych narodów świata na ziemi. To są niezwykłe rzeczy. To jest przepiękna historia, której nas nie uczono. Wierzę, kochani, że zaczniemy odkrywać ją na nowo i wspólnie rozpiszemy kolejne rozdziały, ale póki co pamiętajmy o tej alegorii, którą pokazuje nam Pan w rozdziale 17 Księgi Ezechiela. Jestem przekonany, że jest mowa tutaj o naszym kraju. Wielokrotnie Pan stawiał mi to przed oczy. Leżało mi to na sercu, by mówić o tym kolejny raz. Pewnie będę nie raz jeszcze o tym mówił, ale jest to bardzo ważne, ponieważ daje nam to nadzieję. Te słowa niosą nadzieję, wskazują, że miejsce na ziemi mamy dane nieprzypadkowo. I jeżeli dał nam je Stwórca, to z Niego powinniśmy czerpać naszą siłę, a nie oddawać, poddawać się pod niewolę do innych narodów. W znaczeniu niewoli mam też na myśli niewola w myśleniu, niewola duchowa. Przyjęcie do serca systemu wierzeń, systemu sposobu działania, całej tak zwanej kultury pseudozachodniej, która nie jest niczym dobrym, bo mamy dużo starszą, dużo lepszą kulturę. Tylko, że mało o niej wiemy i nie pielęgnujemy jej. Siostro i bracie, zwróćmy się ku naszym przodkom, ku tej kulturze, na której zbudował się nasz naród. Wyciągnijmy ręce i zwróćmy się ku Stwórcy, który odnowi nas. To jest nasza nadzieja. Zostawiam Cię z tą nadzieją, siostro i bracie. Trwajmy w niej i dzielmy się chlebem, który mamy, bo w tym jest siła naszego narodu. Z Bogiem.